Mario. Dzisiaj przygotujemy pulpety rybne w sosie pomidorowym. Bardzo smaczne i łatwe w przygotowaniu. Zapraszam na krótki filmik do wspólnego pieczenia tej ryby. Dokładna lista składników właśnie się Państwu ukazuje. Dwie paczki kostki minta ja odmroziłam i teraz tą kostkę należy wycisnąć z nadmiaru płynów. Rybę mam wyciśniętą, do tego cebula. To wszystko zmielę maszynką do mięsa, łącznie z trzema kromkami chleba tostowego namoczonymi w mleku. I te kromki chleba też wycisnę. Do ryby dodaję dwa jajka, łyżeczkę soli, pieprz do smaku, szczypta tymianku, ale dosłownie szczypta. I odrobina czosnku granulowanego. Do tego jedna łyżka mąki ziemniaczanej, aby pulpeciki nam się nie rozpadły w zalewie. Mieszamy masę. Jeszcze do tej masy dodam 3 łyżki bułki tartej. Dobrze. Chcę, żeby pulpeciki były zwarte. No i teraz formujemy pulpeciki i obtaczamy je w mące. Pulpety smażymy na rozgrzanym oleju z jednej i drugiej strony na złoto. Na tą samą patelnię po smażeniu się ryby przełożyłam 2 cebule pokrojone w talarki. Teraz lekko je posolę i podsmażę. Pulpety nakładam do litrowych słoików, łącznie z tą podsmażoną cebulą. Przygotujemy teraz zalewę do ryby. Do garnka wlewam 1,5 litra wody. Do tego 6 łyżek cukru. 1,5 łyżki soli. 3/4 szklanki octu. Jest to szklanka o pojemności 250 ml. Do tego mały przecier o wadze 90 g. Jest to przecier 30-procentowy. No i zalewę już należy zaczynać gotować. 3 małe liście laurowe, 3 ziele angielskie, kilka ziarnek pieprzu. Zalewę należy zagotować. Wrzącą zalewą zalewamy pulpety. Słoiki należy dokładnie zakręcić. Podczas stygnięcia słoiki nam złapią, tak więc będą szczelnie zamknięte i taką rybę można przygotować 3 tygodnie przed świętami lub 2. Ważne, że nie musimy ją przygotować bezpośrednio przed świętami. Po złapaniu, po ostygnięciu ja tą rybę trzymam w lodówce. Piękne, wspaniałe pulpety. Pulpety w tym sosie troszkę urosną, bo one napiją się zalewy. Tak więc będą troszkę większe. Proszę, tak wyglądają. Jeszcze spróbujemy pulpecików. Piękne, zwarte. Bardzo smaczne pulpeciki. One muszą troszkę postać w tej zalewie, dopiero mają jeden dzień, ale już czuć zalewę w pulpecie. Pulpet jest zwarty, smaczny, mięciutki. Polecam, aby postały około 3-4 dni w tej zalewie, w słoikach, w lodówce. No i wtedy możemy je podawać. Tak więc przygotowujemy takie pulpeciki dużo wcześniej, przed świętami, przyjęciem i nie tylko. No 3-4 dni muszą być wcześniej przygotowane. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejne.